Państwa można po rusku śpiewać dzień i noc, ponieważ te ruskie piosenki są tak piękne, te ruskie piosenki. Дорогое обещание путь нам грешника даем по дороге испытания поведу домой тебя поведу я поведу я поведу да, мой тебя по дороге испытания поведу домой тебя. Если придут искушения и уйдут твои друзья, тогда вспомни обещание поведу домой тебя, поведу я, поведу я, поведу домой тебя по дороге испытания, поведу домой тебя. Парафразовало мне все то. Если мир тебя не любит и угрожает ночь и тьма, тогда вспомнишь обещание поведу домой тебя, поведу я, поведу я. Поведу домой тебя по дороге испытания, поведу домой тебя. Это вообще повинны śpiewać Baciuszka, że taki dobry przykład Baciuszka daje, że on powiedu domой тебя, czy dlatego, że on jest taki szczodry, że on jest taki dobry. Czy że może do cerkwi wszystkich zaprasza, żebyście się mogli wymodlić. No, bo tam jak mówią, że do kościoła lud idzie, to tam ksiądz się modli, lud się modli. A tutaj w prawosławiu to tam się modlą 4 godziny, jak tutaj do tej Magdaleny. Jak mi się raz poszło, w ogóle mi się na te Boże Narodzenia nie chciało iść, bo to 4,5 godziny do śniadania trzeba śpiewać. Spać się chciało. Jak mi się tam wypiło kawy, a tam jeszcze na górze też była kawa i ciasto. Jak żeśmy się tej kawy napili, to do 5 rano. Gospodzie pomiluj! I tak. Na wielki ryj, bo to strasznie głośno. W cerkwi to nie tak, proszę Państwa, jak w kościele grekokatolickim. W cerkwi to śpiewają tak głośno, że głośniej od papieża. A raz, jak było to Boże Narodzenie, no typowo 24 grudnia, to w tej cerkwi Magdalenie nikogo nie było. Tylko chodziło tutaj o święto takie, no, katolicko-prawosławne, bo mąż może być katolik, a żona może być prawosławna albo oddzielnie. No i w cerkwi myśmy jako chór śpiewali, ale ponieważ w cerkwi nikogo nie było, to to wyszło tak głośno, ja mówię, a myśmy jeszcze głośniej śpiewali, bo tak żeśmy się podniecali, no tym śpiewem, także tak pięknie, na 4, na 6 głosów, nie wiadomo na ile. I tak to było głośno, że naprawdę, a w cerkwi pusto, bo tak wyjrzeć z tego balkonu. Natomiast jak na te typowe święta prawosławne się śpiewa, no to akurat w tej Magdalenie to jest tak porobione, że proszę Państwa, śpiewają na samym dole. Czyli w piwnicy. Ja mówię, niby dlaczego święta prawosławne w cerkwi śpiewamy w piwnicy, a dopiero drugi, trzeci dzień na górze. W Białymstoku to jest odwrotnie. Także zapraszamy do Anglo-Ameryki Białystok i tam jak się śpiewa, to dopiero
Raz na balkoniku, ale to na ślubie było to 65 osób stało. 65. Z każdego chóru gościnnie każdy poprzychodził. No i wszyscy zarobili po 70 zł. No to ile to trzeba pieniędzy, żeby każdemu dać po 70 zł? I to za samo śpiewanie. Proszę Państwa, poza tym dalej to jest jeszcze korowaj, czyli rodzice dają albo pieniądze, ale raczej w siatkach, w reklamówkach. Jest wódka, jest kiełbasa, sır, no i no cuda niewidy. I my wtedy tam idziemy do Centrum Kultury Prawosławnej, pijemy tę wódkę, jemy, jak no, musi być, jak na weselu. Tak, dla chóru oczywiście. To pamiętam raz, tam było sześć tych odśpiewaliśmy, to jest po 40 minut, to przecież jest krótko, ale razy sześć to jest cały dzień. To jeszcze była liturgia o godzinie, zdaje się, 18 czy 17, i po tej liturgii miał być jeszcze siódmy ślub. No to niektórzy tak się tej wódki napili, to jeszcze do cerkwi pobiegli. Zdaje się, że to ja. No też, bo mi się chciało tam śpiewać na tej liturgii i jeszcze był ślub. No to żeśmy pozarabiali po 70, po 80 złotych. Polnisze, polnisze. Geld, geld. Zu haben, zu besuchen. No i dopiero. Także proszę Państwa, tam jak jest to prawosławie, bo my mówimy tutaj o tym, że prawosławie to jest coś takiego dobrego, to jest wielka gościna. No tam jak Wala, jak gotuje obiad, to ona przynosi tak nawet na stolniczce słoninkę, chlebek. Proszę się tutaj częstować. Magnetofon włącza, lecą ruskie pieśni, jakieś takie stare kasety, gdzie ona tam nie była i my tam śpiewamy już z tymi kasetami. I takie przyśpiewki ludowe. Ojej, tego bardzo dużo. Z cerkwi, spod cerkwi, i ona gotuje obiad. A potem, jak ugotuje obiad w niedzielę, po tym rannym śpiewaniu, my znowu lecimy na 17. Także, proszę Państwa, tam to niektóre te babuszki, no ale i młodzi, no co młode chóry, to i rano śpiewają, i wieczorem. Także tak tam są oddani ludzie, że tutaj w Warszawie to nie ma takiego czegoś. Nawet w cerkwi, bo w cerkwi tu w Warszawie, jak jest ślub, to ze cztery osoby śpiewają przy ołtarzu, a tam jak śpiewa, to 65 osób. No to jest różnica, jak to pięknie może brzmieć taki chór, proszę, na cztery głosy, na sześć. Tam taka Luba, proszę Państwa, mieszka w Białymstoku, ona jest z rodziny Frankiewiczów. Mieszka na Elektrycznej. Taka stara bardzo ulica, tam jest elektrownia w ogóle. Ile tam wody, jakie tam są kanały podwodne. No i ta Luba, ona jest z rodziny Frankiewiczów i ona całe życie śpiewa w chórze cerkiewnym. I tak, i ten Dubec, dyrygent, do niej mówi: śpiewaj. I tam trzeba było: Ojcze nasz, i że jest i na niebies. I to jest razem z chórem, a chór śpiewa mruczando. I tak wznosi się, wznosi się. A ona śpiewa solówkę. Ona powiedziała: pierwszy raz w życiu śpiewałam Ojcze nasz. Ja mówię tylko dlatego, że mi to mówisz, że ja tu jestem. Bo ja, proszę Państwa, jako ta kontrola, to muszę wszystko obserwować. Nawet jak taka Tereska, ona była zainteresowana u Świadków Jehowy, to jej dali teren i ona ze mną głosiła. I raz żeśmy weszli do sklepu mięsnego, to te babki, jak zobaczyły mnie w takich okularach, i tak tam, no, za oknem mi się tak stało, potem do sklepu się weszło, i one mówią: kto to jest? Kto to jest? Czy to nie jest sanepid? Ale to o mnie chodziła. Ta Tereska: nie, że to mój, i tak dalej. Proszę Państwa, te babki zawsze się mnie musiały bać, że ja jestem sanepid, że jestem kontrola. No, także jest takie zdanie: zdejmuj majtki Jola, bo idzie kontrola.
No. I ta Tereska Bogu ducha winna, ale ona gdzieś tak dojeżdżała tu spod Warszawy i tak u kogoś kątem mieszkała, ale chciała tak strasznie głosić. Jak jeszcze nawet nie była po chrzcie, to nagłosiła, jak nie z bratem, to z siostrą rano, bo miała czas. I tak chciała bywać u różnych ludzi, tam gdzie kto jakieś studia prowadził biblijne, to raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu po godzinie po pół. I ona taka szczęśliwa, ta Tereska.